Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sobotę, 27 stycznia, w Radymnie w województwie podkarpackim doszło do niecodziennej sytuacji, która mogła zakończyć się tragedią. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy z lokalnego komisariatu oraz matki dziecka, 4-letnia dziewczynka, zatrzaśnięta w samochodzie, została bezpiecznie uwolniona. Zdarzenie miało miejsce około godziny 9 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Radymnie. W tych dramatycznych chwilach do pełniących służbę na terenie miasta policjantów z komisariatu w Radymnie podbiegła przerażona kobieta. Zrozpaczona matka opowiedziała o sytuacji, w której jej 4-letnia córka została niechcący zatrzaśnięta w samochodzie. Drzwi pojazdu były zamknięte, a kluczyki znajdowały się wewnątrz, co uniemożliwiało szybkie otwarcie auta. Dodatkowo kobieta nie dysponowała zapasowym zestawem kluczy. Policjanci, oceniając sytuację jako potencjalnie niebezpieczną dla zdrowia i życia dziecka, podjęli niezbędne kroki. Postanowili wybić prawą tylną szybę w pojeździe, aby umożliwić dostęp do wnętrza samochodu. Działania te były przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie narazić małej dziewczynki na dodatkowe niebezpieczeństwo. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów, 4-letnia dziewczynka została szybko uwolniona z samochodu. Na szczęście cała sytuacja zakończyła się bez żadnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia dziecka. Niemiecka policja zakończyła działalność nielegalnej platformy wymiany plików, dokonując przy tym rekordowego zabezpieczenia 50 tysięcy bitcoinów o wartości rynkowej przekraczającej 2,1 miliarda dolarów. Jak podkreślają prokuratorzy z Saksonii, jest to największa ilość zabezpieczonych bitcoinów przez niemieckie organy ścigania w historii. W operacji tej udział wzięło niemieckie Federalne Biuro Policji Kryminalnej oraz Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych. Śledztwo dotyczyło podejrzanych, którzy mieli zarobić na działalności niemieckiego portalu wymiany plików, funkcjonującego do roku 2013. Jeden z podejrzanych przekazał zgromadzone bitcoiny na konto kontrolowane przez Federalną Policję Niemiec. W kontekście globalnym bitcoin kontynuuje pozytywny trend cenowy, notując zyski przez piąty kolejny miesiąc, co stanowi najdłuższą serię wzrostów od czasu pandemii koronawirusa. Dodatkowo firma BlackRock uruchomiła fundusz na Bitcoin, który w krótkim czasie od debiutu zgromadził aktywa o wartości przekraczającej 2 miliardy dolarów. Fundusz posiada obecnie ponad 52 tysiące Bitcoinów, co oznacza, że ma w swoim posiadaniu więcej Bitcoinów niż zabezpieczono w ramach operacji niemieckiej policji. Rosnące zainteresowanie funduszami na Bitcoin może wskazywać na zwiększony popyt, co może prowadzić do dalszego wzrostu wartości kryptowaluty. Cena Bitcoina w chwili obecnej wynosi około 43 tysiące dolarów. Paweł Popek Mikołajów, znany raper i były zawodnik sportów walki, znalazł się w centrum skandalu po opublikowaniu w mediach społecznościowych kontrowersyjnego materiału. Biuro Obrony Praw Dziecka złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Popek, znany z przekraczania granic dobrego smaku, wzbudził szerokie oburzenie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie, na którym deklarował, że zamierza odbywać płciowy z psem. To tylko jedno z wielu szokujących zachowań Mikołajowa, który wcześniej dokonywał ekstremalnych modyfikacji swojego wizerunku, w tym tatuaży na twarzy. Publikacja materiału wywołała natychmiastową reakcję w mediach i społeczności. Popek opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa, tłumacząc je problemami z używkami. Jednak treść i forma oświadczenia nie zaspokoiły opinii publicznej. Federacja Gromda, z którą Mikołajów był związany, podjęła decyzję o natychmiastowym wykluczeniu go ze swoich szeregów, podkreślając, że takie zachowanie jest sprzeczne z zasadami organizacji. Popek nie jest już w organizacji. W Gromdzie są zasady i tymi zasadami się kierujemy. Nie będzie innych. Ludzie, którzy są w Gromdzie, tworzą Gromdę czy wspierają Gromdę, muszą ich przestrzegać. Nie ma miejsca na takie zachowania. Brzmi fragment oświadczenia Mariusza Grabowskiego. Biuro Obrony Praw Dziecka, reagując na skandaliczne zachowanie Popka, zdecydowało się złożyć zawiadomienie do prokuratury. Instytucja otrzymała materiały wskazujące, że w nagraniach brało udział również 4-letnie dziecko,
co nasuwa podejrzenia o popełnienie przestępstwa. W związku z ujawnieniem szokujących informacji o zachowaniach pedofilskich wobec psów, jakich miał dopuścić się Paweł Mikołajów, pseudonim Popek, oraz w związku z nadesłaniem do nas materiałów, na których widać 4-letnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach, zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury okręgowej w Warszawie. Brzmi oświadczenie Biura Obrony Praw Dziecka. Po 8 latach intensywnych działań śledczych, prokuratura w Płocku umorzyła postępowanie dotyczące błędów i zaniedbań, które doprowadziły do niesłusznego skazania i 18-letniego pobytu w więzieniu Tomasza Komendy. Decyzja ta oznacza, że żadna z osób odpowiedzialnych za jego tragiczny los nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Mimo to Komenda, którego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu, nie poddaje się i zdecydował się zaskarżyć tę decyzję. W 2018 roku Tomasz Komenda został uniewinniony od zarzutów brutalnego i morderstwa 15-letniej Małgosi, za które pierwotnie został skazany. Prawdziwi sprawcy, Ireneusz M. i Norbert Basiura, zostali skazani przez Sąd Najwyższy, kończąc długą batalię o sprawiedliwość dla Małgosi. Umorzenie postępowania w sprawie osób odpowiedzialnych za niesłuszne skazanie Komendy budzi kontrowersje i niezadowolenie. Prokuratura argumentuje, że prokuratorzy nie byli świadomi błędów popełnionych przez biegłych, którzy analizowali ślady uzębienia i zapachowe. Dodatkowo, zaniedbania dotyczące znęcania się nad Komendą w areszcie i więzieniu nie zostały należycie wyjaśnione z powodu braku dowodów. Co więcej, Komenda nie otrzymał nawet dokumentów dotyczących umorzenia śledztw, gdyż zostały one wysłane na błędny adres. W odpowiedzi na tę sytuację, brat Tomasza Komendy, Gerard, złożył zażalenie na decyzję prokuratury, kontynuując walkę o sprawiedliwość. Tomasz Komenda, mimo swojego słabego stanu zdrowia, wyraził zgodę na podjęcie tych działań już wcześniej, udzielając bratu pełnomocnictw do reprezentowania go we wszystkich sprawach sądowych. Mimo prawomocnego zakończenia sprawy morderców Małgosi, prokuratura nadal poszukuje innych potencjalnych sprawców. Ślady biologiczne odnalezione na ubraniach ofiary wskazują, że w zbrodni mogło uczestniczyć więcej osób. Dziesiątego stycznia 2022 roku w Myślenicach do jednego z zakładów jubilerskich weszło dwóch mężczyzn. Podczas gdy jeden z nich zagadywał sprzedawcę, drugi, wykorzystując moment nieuwagi ekspedienta prezentującego biżuterię, wyciągnął spod lady pudełko z kosztownościami. Następnie mężczyźni w pośpiechu opuścili salon. Poszkodowany kradzieżą jubiler straty wycenił na 26 tysięcy złotych, a sprawę zgłosił myślenickiej policji. Kryminalni z Myślenic od razu wzięli się do pracy i aby ustalić, kto stoi za kradzieżą, wykonali szereg czynności. Najpierw dzięki miejskiemu monitoringowi ustalili, jakim pojazdem odjechali złodzieje. Trop prowadził na Słowację, gdzie samochód był zarejestrowany. Wprowadzono współpracę międzynarodową. Dzięki temu u właścicielki samochodu zjawili się słowaccy policjanci. Ustalili, że kobieta jeszcze w 2021 roku sprzedała pojazd 40-letniemu obywatelowi Rumunii. Ponadto potwierdziła, że mężczyzna z nagrania kamer myślenickiego jubilera to ten sam, który kupił od niej auto. Niestety mężczyzna nie przebywał już pod wskazanym w umowie adresem. Dzięki współpracy z rumuńskimi policjantami ustalono pełne dane mężczyzny, lecz nie udało się go zatrzymać. Uzyskanie pełnych danych pozwoliło jednak na ogłoszenie poszukiwań mężczyzny, które po czasie przyniosły oczekiwany rezultat. Mężczyzna wpadł w ręce polskich służb na lotnisku w Łodzi. Straż Graniczna zatrzymała 40-latka w piątek, 26 stycznia 2024 roku. Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do Myślenic, gdzie po przesłuchaniu trafił za kratki. W niedzielę, 28 stycznia, Sąd Rejonowy w Myślenicach zadecydował, że obywatel Rumunii trafi na 3 miesiące do aresztu. Wciąż poszukiwany jest jego wspólnik. W malowniczej miejscowości Pogorzel, położonej w gminie Osieck, niedaleko Otwocka, doszło do tragicznego wydarzenia. W jednym z domów jednorodzinnych odkryto ciała trzech osób: 89-letniej kobiety oraz jej dwóch synów w wieku 63 i 59 lat. Informacja o tej tragedii dotarła do funkcjonariuszy z Otwocka we wtorek, 30 stycznia,
około godziny 10. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowani zostali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Garwolinie przystąpili do wstępnych czynności. W celu wsparcia działań na miejscu pojawiła się również straż pożarna. Jak dotąd, w ramach prowadzonego postępowania, nikomu nie przedstawiono zarzutów i nie prowadzone są poszukiwania żadnych osób. Chociaż oficjalne przyczyny śmierci trójki członków rodziny nie zostały jeszcze potwierdzone, nieoficjalne źródła wskazują na zatrucie czadem jako możliwy powód tej tragedii. Śledztwo w sprawie wciąż trwa, a prokuratura wraz z policją starają się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jeleniogórska policja zaklasyfikowała tragiczny wypadek na Śnieżce w Karkonoszach jako nieszczęśliwe zdarzenie. Podstawą prowadzonego śledztwa jest przepis dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tragedii doszło we wtorek, około godziny 14:11, kiedy to dwóch mężczyzn, 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego oraz 47-latek z Dolnego Śląska, spadło z północnej ściany Śnieżki, wpadając do oblodzonego kotła łomniczki, znanego jako rynna śmierci. Informacja o wypadku dotarła do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, który natychmiast skierował na miejsce zdarzenia ratowników zarówno z Polski, jak i z Czech. Zespoły ratunkowe po dotarciu na miejsce odnalazły ciała obu mężczyzn. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji podkreśliła, że wstępne ustalenia wskazują na to, że mężczyźni nie byli spokrewnieni i spotkali się przypadkowo. Śledztwo koncentruje się obecnie na ustaleniu okoliczności wypadku, w tym na tym, jak turyści byli wyposażeni i przygotowani do górskiej wędrówki, a także na przesłuchaniu świadków zdarzenia. Policja apeluje do osób, które w dniu wypadku przebywały na Śnieżce lub na drodze jubileuszowej i mogły być świadkami tego tragicznego zdarzenia, o kontakt z funkcjonariuszami w celu przekazania swoich relacji. Warto również zwrócić uwagę, że pomimo słonecznej pogody, warunki w Karkonoszach były bardzo trudne, głównie z powodu oblodzenia, co znacząco zwiększało ryzyko wypadków podczas górskich wędrówek. W sobotę nad ranem suwalscy policjanci dostali informację, że na ulicy Kościuszki znajduje się zakrwawiony mężczyzna. Natychmiast ruszyli z pomocą. Na miejscu zastali 26-latka z obrażeniami twarzy. Udzielając mu pierwszej pomocy, usłyszeli, że chwilę wcześniej został pobity przez 3 osoby, które uciekły w głąb osiedla. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zapytał tych ludzi, czy wiedzą, gdzie może zjeść kebab. To pytanie spowodowało, że został przez nich zaatakowany. Bili go pięściami po głowie i kopali po całym ciele. Mundurowi ustalili rysopisy sprawców i kierunek ich ucieczki. Natychmiast ruszyli na poszukiwania napastników. Chwilę później zauważyli na ulicy Noniewicza dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali ustalonym rysopisom. Po krótkim pościgu zostali oni zatrzymani. Trzeci z mężczyzn wpadł w ręce policjantów z ruchu drogowego. Napastnikami okazali się 22, 23 i 33-latek. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za pobicie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci w całym województwie lubuskim prowadzili w środę działania pod tytułem Prędkość. Celem tej akcji jest przypominanie kierowcom, że należy stosować się do ograniczeń prędkości oraz wyeliminowanie piratów drogowych. Policjanci przypominają, że jadąc z bardzo dużą prędkością nie mamy praktycznie żadnych szans, aby odpowiednio wcześniej zareagować, kiedy przed maskę samochodu nagle wtargnie zwierzę, czy w naszym samochodzie pęknie opona. Podczas działań policjanci żarskiego ruchu drogowego, którzy pełnili służbę z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu, zarejestrowali niebezpieczną jazdę kierującej Audi. Na drodze A18 mundurowi nagrali na wideorejestratorze samochód, który jechał z prędkością 209 km na godzinę. Jak się okazało, za kierownicą Audi siedziała 40-letnia kobieta. Za zbyt szybką jazdę została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, a na jej konto wpadło jeszcze 14 punktów karnych. Może ona jednak mówić o dużym szczęściu, bo taka jazda bardzo często kończy się tragicznie. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu
oraz do subskrypcji kanału.